Włochy są fantastycznym przykładem, co mogą przynieść prawybory. Otwarte prawybory, czyli takie, w których mogą głosować wszyscy obywatele, którzy deklarują poparcie jakiejś koalicji. We Włoszech w 2005 roku w jednym z regionów, w Apulii, bardzo konserwatywnym, w ten sposób koalicja centrolewicowa wybrała swojego kandydata na prezydenta prowincji. Była to osoba, która po pierwsze jest gejem, a po drugie jest ekosocjalistą w bardzo konserwatywnym regionie i on wygrał. To tak jakby Biedroń w Polsce wygrał w Krośnie albo w Rzeszowie. No to jest taka historia. A dlaczego? Ponieważ właśnie on, wszyscy są zgodni, że jednym z ważnych powodów było to, że tam się odbyły prawybory i ludzie uznali go za swojego kandydata. Rok później dokładnie to samo się stało w przypadku wyborów parlamentarnych, w których ta sama centrolewicowa koalicja składająca się chyba z 30 partii i ruchów społecznych w otwartej procedurze prawyborczej wybrała Romano Prodiego na swojego kandydata na premiera i on wygrał z Berlusconi. W tych prawyborach brało udział ponad 10% Włochów. Prawybory też są jedną z metod na czarowanie polityki. W szczególności danie poczucia wszystkim tym, którzy uważają, że polityka jest brudna, że to są brudne interesy, że tam się liczą pieniądze, znajomości i że to jest w ogóle rzecz nie dla nich. Mogą im pokazać, że to oni mają wpływ na to, jak politycy, czy którzy politycy i jakie osoby znajdują się na listach wyborczych. To niewątpliwie może dać im poczucie sprawczości, tego, że to oni decydują, a nie dwóch polityków zamkniętych w gabinecie.